Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Assassin's Creed'a w Valhalla. Zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek i jak widać powolutku, co tam się jeszcze odkryło? A to z tamtej strony. Zmierzamy sobie do kolejnego najazdu. Żebyśmy nie zatopili tylko. Przed chwilą byliśmy tam w tamtej wiosce, właściwie w poprzednim odcinku, nie wiem czy wczorajszym czy dzisiejszym. Mniejsza o to, wydaje mi się, że wczorajszym. A teraz zrobimy sobie tutaj najazd na tą lokację i pójdziemy sobie bardziej na północ, odkryć kolejny znacznik teleportacji, zsynchronizować się, żeby oczywiście móc sobie dalej eksplorować. Lay waste my wall! Dobra, jesteśmy tutaj, więc sobie zaznaczmy najpierw te mniejsze pierdoły. Byśmy nic z tego nie przeoczyli. Bo od środka. Zapas pełny, ale tutaj jeszcze. A, może mi tamto brugało. No ale dobra, to zaraz się przekonamy. Przed zebraniem ostatniego tego dużego skarbu sobie zrobimy tamto. O, ja zderzyłem z rzeczywistością. Macie gdzieś jakiś baniak? Jak to świniaka chciał podpalić. Gościu, spierdalaj z tymi strzałami podpalającymi. Wydupiać. Kole oka trafił tutaj w ścianę. Nóżnik był tak dobry, że się nawet nie zorientował, że już jesteśmy na jego plecach. Zbierzmy to. Przyjdzie tu ktoś, kurwa.
Dobra. Ale tu jeszcze jest jakieś coś. Kurna, jaki labirynt jebany. Gdzie ja idę? Aha. Dobra, nie było pytania. Nic nie ma, możemy iść na górę, panowie i panie. Tego sobie zejdziemy potem. Hey, can't do this alone. No, pomóż ktoś, pomóż, pomóż. Dobra, i tam co wejść teraz jeszcze. W ogóle jest oddzielny rozdział w tej grze, który się nazywa Rzecz na najazdy. Zastanawiam się, czy to jest podstawki, czy z dodatku, ale tak czy siak sobie to zrobimy przed zakończeniem podstawki. Dobra, została chyba tylko tamta skrzynia, ta. Nic tu więcej już nie widzę. No i najazd ukończony. Okej. Tylko, że nie wszystkie skarby zebrane. Problemy z zebraniem tego. No, nie było. Dobra, ja się stąd wynoszę, bo nie wiem, co tu będziecie jeszcze robili. Nara. Ja se płynę na drugi brzeg. Idę zrobić to i tamto. Ciekawe, ile jeszcze tutaj zostało procent gry. Jak odpalałem dwa odcinki temu, no to było 28 do końca, tylko że to sama podstawka, nie? Po podstawce sobie zrobimy przerwę od tego Assassin's Creed'a, bo przecież ile można? Chyba ze 150 odcinków zaraz będzie. W ogóle dawno nie było nikogo z zakonu, tak szczerze mówiąc, do ubicia. Uważyliście? Ile tu jeszcze typów żyje? Tu dwóch tych takich pajacy, trzech. Tu jest całe drzewko, tu jakiś dwóch gości jeszcze. Tutaj.
Że musiałbym się temu wszystkiemu przyjrzeć. Mi się na razie zakonu nie chce ruszać. Jak mi będzie brakowało jakichś typów, to sobie wtedy popatrzymy, jak się dostać do jakiejś wskazówki. Okej. Wszystko spoko, tylko że jak teraz wejdę do tej jaskini, powinienem mieć znaczniki jeszcze jakieś poodkrywane, a ich nie mam. Najpierw pojadę do teleportacji znacznika. I zaraz sobie tu wrócimy. Płasko jest, więc nie powinno być problemu, żeby wrócić sobie tutaj na spokojnie. Tutaj nie tylko to jest jeszcze do zrobienia, okej. Że tak będzie szybciej je pokonać niż strzelać do nich z łuku, jak nie można w hitboxa trafić. No dobra, mamy to i to. No i tutaj, tak jak mówiłem, się odkryło. Ale tutaj nic więcej na szczęście z tej strony nie ma oprócz tego i tego. Tu jest jakaś forteca. Ale to odkryło mi do samego końca. Dobra, to to. Tu jest jeszcze jedna rzecz. Zrobimy to. To, to, to. A tu jest jeszcze, no to to. I pewnie gdzieś tu podjadę. Bo tu jest Yorwick. Do tego na razie bym nie chciał robić, tylko to są w ogóle znaczniki do teleportacji w tym miejscu zostały zrobione. Dobra, gdzie ten... Ta, bo tu mają questa 45 metrów stąd. Stary, wam się utopił, czy jak? Co jest? Weźmy tu dzieciaki w chuja, chcecie zrobić. That lake goes deep. Did you at least find the treasure? Yes. Take this bracelet, your father's sword. By rights, it's yours. Thank you, brave traveler. We knew you would find it. And what about father? Did you find him?
This lake must serve as your father's grave now, but with this last gift, his memory survives. You mean he drowned? Where's the rest of your family? Mother got sick and never got better. And now she is under the ground. There is no one else. Rilda, remember? Father, sister, and Jorvik. Sell that trinket for food. Then travel to Yond. Your father would wish that. A nie zdziwiło cię to, że ich stary miał kurwa dwie strzały w plecach? Tak. Jak tylko zapytam, nie? Czy cię to nie zdziwiło? This world is hard. Może on nie utonął, nie? Tak tylko się na głos zastanawiam, nie? Okej. Tu będą pewnie kamienie. Coś tak czuję do układania, bo to takie miejsce takie z dupy troszeczkę. Więc na 99% jestem przekonany, że będą kamienie. Ewentualnie anomalia. Kamienie. Ojejku, która godzina? Odcinka 18 minut, dobra. Zobaczmy, ile nam tym razem to zajmie. Describe it for me, Sigurd. Ja pierdolę. Valhalla. My father says the walls will drip mead, your fingers will sing, and your feet will grow wings. Jewels will fall from the mouths of wolves, butter jumps from barrel to bread. And the mud smells of lavender. I heard that once. Yes, and when your eyes command rain, it pours hot drops. Your smile craves sun, the clouds part like curtains. Bloody, shiny, unbreakable Valhalla. One day our slaughter reeds will guide us there, my Eivor. And my father will not be with us. That much I know for truth. Dobra, to nie ma chuja, żeby to tak zostało. Musimy znaleźć bardziej płaską część. Ja mam tych kamieni 3. Może jeszcze uda się jakieś położyć ze 2. Na przykład takiego. Ładnie leży, nie? Dobra, zresetujmy to. Ile zostało? 3. Nie ma opcji, żeby to ustało, nie? Oj, no będziemy się męczyć z tym i męczyć. Może zacznijmy zamiast kłaść je na ziemi, to po prostu spróbujmy je stawić na pionowo. I
Ja pierdolę. Kurwa, one są tak krzywe, że ja nie wiem za chuja, jak to mam stawić je. No, no tu już widać, że jest pochylony w bok, nie? Też jest pochylony w bok. O, tu stoi git chyba. No dobra. Spróbujmy teraz postawić jeszcze jakiś na górze. Albo teraz spróbujmy je położyć. Nie wiem, przecież to jest kurwa krzywo jak chuj. Nie da się tego tak zrobić. Jest tyle głazów, a nie da się ich ułożyć tak łatwo, nie? Cały dwa. Proszę cię, gro, niech to ustoi. Ej, mogę to położyć i będzie ten? Jak to położę, to będę miał zasięg, czy nie będę miał zasięgu? Nie będę miał, musi stać. Ta strona jest większa. Stój. Zatwierdź. Jezus Maria, w końcu. Zacząłem to nagrywać, jak było 18 minut, zacząłem to robić. Mam na liczniku 49. Nawet nie chcę tego komentować, nie? Więc jak coś to tak, było to skrócone. Żebyście mnie chyba zajebali, jakbym wam zostawił, kurwa, coś takiego na odcinku. Chodź tu, kocie. Ci zajebę zaraz. Chodź tu, kurwa, do nogi. Jebany pchlarzu. No się udało w końcu. Ja pitole. Jebane kamienie. Dobra, mamy jeszcze za jakieś, nie wiem, powiedzmy 5 minut. Zrobimy to i skończymy odcinek, o. Nie no, jeden odcinek nagrywam godzinę, nie? Dramat. Chwilę musiałem pomyśleć, jak się tu dostać.
dole nic nie ma. Sztaba tytanu zawsze się przyda. Strzały. Czekaj. Ja wyszedłem, ale nie skończyłem tego. Kurwa, nic nie ma chyba więcej. Teoretycznie tu jest tak, jakbym miał o. Tędy, pobyć tu. 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 Ale tu kurwa nic więcej nie ma. Się nigdzie nie wejdzie, to lol, dlaczego to jak wychodzę z tej lokacji, to się nie kończy? Też nie ma gdzie skoczyć indziej. Okej, dobra, widzimy się w kolejnym odcinku w takim razie. Dzięki serdecznie za oglądanie, zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek i miłego popołudnia. Trzymaj się, cześć.